Witajcie farmerzy, ja jestem Czarny Pan, a to jest kolejny odcinek z mojej serii Czeski Film, która jest grana na mapie z dodatku DLC Horse Aggravation. Zobaczcie sobie tylko na gospodarstwo, zniknął mi śnieg. W momencie, gdy odpaliłem tego save'a, śniegu już nie było. Także zaczynamy wiosnę na całego, mamy w tej chwili marzec, no i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, a kto jeszcze nie subuje tego kanału, to zachęcam do zostawienia suba z dzwoneczkiem. Lecimy sobie w takim razie z kolejnymi rzeczami farmerskimi. Dzisiaj będzie taki odcinek, można powiedzieć, poświęcony standardowym pracom rolniczym. Zobaczycie sobie, jak wygląda wiosna na farmie, ale potem przeskoczymy sobie do kolejnych miesięcy, bo na miniaturce mogliście wjechać wjazd w dość już taki wyrośnięty rzepak. To oznacza, że będziemy mieli już taką troszkę późniejszą wiosnę. Ale to oczywiście melodia przyszłości. Na razie zamierzam zrobić wszystkie potrzebne rzeczy na farmie, na gospodarstwie. Tutaj też, jak widzicie, mam przyczepkę samozbierającą, a w środku pełno trawy. Zastanawiałem się właśnie, kiedy co rośnie, kiedy co kwitnie, kiedy w ogóle co będzie można zbierać i jak długo bezkarnie będę mógł przewinąć sobie czas. Doszedłem do wniosku, że śmiało z marca będę mógł przeskoczyć do maja. Tutaj po lewej stronie jest taki, można powiedzieć, silos na kiszonkę. Niestety, on nie jest silosem w rozumieniu gry. Nie jestem w stanie tam nasypać na przykład trawy i przerobić jej na kiszonkę. Swoją drogą troszkę słabo, bo myślałem, że może akurat coś takiego będzie tu działać, ale niestety nie. Zobaczcie sobie, jak wiele trawy tutaj mam. Pozbieram ją sobie i dam moim owcom do jedzenia. Tej trawy tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj planuję zrobić jeszcze kolejne sianokosy, ale to w dalszej części tego odcinka. Wysypię oczywiście trawę dla moich zwierzątek. Jeszcze sobie przy okazji skontrolowałem, jak wygląda w ogóle sytuacja z moimi punktami produkcyjnymi. Mam tutaj 4 zagrody dla owiec, to jest, uważam, bardzo dobry wynik. No i oczywiście mam odpowiednie fabryki, które też niedawno postawiłem. Te fabryki kosztowały mnie bardzo dużo pieniędzy. Kto pamięta poprzednie odcinki, to wie, że wydałem chyba ponad 500 000 euro, żeby postawić te wszystkie zagrody, no i oczywiście postawiłem jeszcze do tego przędzalnię oraz zakład krawiecki do produkcji ubrań. No to teraz idziemy sobie spać. Po raz pierwszy pójdziemy spać, zobaczycie, jaka będzie pogoda, mamy kwiecień, no i wszystko wskazuje na to, że za chwilę będzie padać. Gdy to zobaczyłem, to w sumie ucieszyłem się, no bo pomyślałem sobie, że skoro w kwietniu będzie padać, no to w maju już na pewno musi być ładnie. Mamy tutaj 2 takie kontrakty, zastanawiałem się, czy nie przyjąć jakiegoś, ale jak zobaczyłem, że jest to kontrakt na największe pole, to pomyślałem sobie, o nie, 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 żadnych takich prac, nie będę jeździł z chwastownikiem przez najbliższe 10 odcinków, bo po prostu byłoby to nudne. Zaczynamy sobie w takim razie odcinek w maju i powiem wam, że mamy taką typowo majową pogodę, to znaczy niby pada deszcz, ale z drugiej strony świeci słońce, więc może jak sobie zobaczycie teraz, to będziemy mieli prawie bezchmurne niebo miejscami, gdzie nigdzie spotkacie jakieś chmurki, ale z drugiej strony leje nam się deszcz na głowę. Taka ciekawostka. Więc dzisiaj będziemy mieli taki słoneczno-deszczowy odcinek. Zaczynam sobie od ogarnięcia podstawowych rzeczy. Trzeba nalać wody do moich szklarni. Jedna szklarnia jest już pełna. Tu powiem wam szczerze, wyszło mi strasznie, strasznie ciasno. Ten sektor wyszedł taki troszkę ciasny. No ciężko się tu zmieścić. I powiem wam szczerze, gdybym budował go teraz, to przesunąłbym sobie go delikatnie jeszcze w stronę tej drogi, żebym miał więcej miejsca koło płotu. No ale trudno. Postawiłem to w ten sposób. Trzeba się będzie z tym mierzyć. Nic na to nie poradzę. Mamy tutaj, jak widzicie, piękne już palety z wełną, trzeba je odebrać, trzeba będzie przetransportować je do mojej fabryki, także teraz się tym zajmę. Udało się już odebrać, jak widzicie, od 2 moich zagród z owcami. Tu w międzyczasie wyrosła trawa, no bo oczywiście trawa rośnie 2 miesiące, teraz już jest dojrzała, trawa rośnie od marca, więc bez żadnego kłopotu do maja mogła już sobie wyrosnąć. No i właśnie chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie tutaj tą trawę po prostu wysypać, czy tutaj będę miał ten silos. Niestety nie, no i w związku z tym zdecydowałem, że ja nadmiar tej trawy będę musiał odpowiednio zbelować, ale to jest temat na jeden z kolejnych odcinków, więc jeżeli nie chcesz go przegapić, to koniecznie zostaw suba z dzwoneczkiem. Przy okazji zobaczcie, co się tutaj stało. Ja przejechałem przez ten niebieski
zbiornik na wodę, no i została tekstura śladu po oponie została w powietrzu. No taka dziwna sytuacja, no ale cóż, zdarza się, taki można powiedzieć mały bug, nie ma problemu. Jedziemy sobie w takim razie jeszcze odebrać, jak widzicie tutaj, kolejne palety z wełną, szybko jeszcze do jednej zagrody muszę podjechać, no i mamy wszystko wzięte. Zobaczcie, tej wełny moje owce wyprodukowały moim zdaniem naprawdę bardzo dużo, to jest prawie 14 tysięcy litrów, no 13 300, niech będzie, troszkę za bardzo zaokrągliłem, ale to jest i tak ponad 13 tysięcy litrów, więc moim zdaniem bardzo fajny wynik. Pojadę sobie jeszcze napełnić tutaj tą szklarnię, bo jak pewnie widzicie, ona dość rzadko była w ostatnim czasie, do niej dość rzadko dolewałem ostatnio wodę, jakoś mi to umknęło, no ale udało się to zrobić, więc temat jest zamknięty. Dobrze, moje produkcje wszystkie sobie fajnie działają, tutaj jeszcze napełnię sobie beczkę, tylko podjadę troszeczkę z drugiej strony, żeby dało się przejechać, wszystko jest ok i jedziemy w takim razie rozładować ponad 13 tysięcy litrów tej właśnie pięknej wełny. Tutaj zobaczcie, mamy młyn, mamy piekarnię, mamy zakład krawiecki, no i oczywiście teraz mamy też przędzalnię, natomiast przędzalnia stoi w troszeczkę innym miejscu, tutaj po drugiej stronie, zaraz wam to pokażę. Jeszcze sobie sprawdzałem właśnie, ile kosztuje sałata, ile kosztują pomidory, truskawki, no i przede wszystkim ubrania. Tutaj mamy właśnie przędzalnię po prawej stronie. Niestety dojazd do przędzalni jest mocno utrudniony, ale nie jest to wina tej mapy, tylko no jest to wina Giantsa, bo moim zdaniem trigger do wyładunku jest w troszeczkę złym miejscu, no ale to jest moje subiektywne zdanie. Jeśli natomiast chodzi o ubrania, to mamy tutaj najwyższą cenę obecnie w ciągu całego roku, więc jak to tylko zobaczyłem, to sobie pomyślałem, o nie, to jedziemy to zaraz sprzedawać, muszę sprzedać te wszystkie palety, a przy okazji pojadę jeszcze sprzedać truskawki, sałatę i pomidory. To też się bardzo będzie opłacać tutaj sprzedać w tym momencie, trzeba będzie zarobić troszkę pieniędzy. Jak widzicie, mam w tym momencie około 144 tysiące euro. Dodatkowo jeszcze wymyśliłem, że sprzedam sobie ten chleb. No myślę, że ten chleb też trzeba sprzedać, bo nie będę go tutaj magazynował nie wiadomo ile. Za ubrania płacą naprawdę bardzo dużo, za chleb myślę też przyzwoicie. No i jedziemy jeszcze po te dwie najbardziej wartościowe palety i to w najbardziej wartościowym, można powiedzieć, okresie w ciągu roku. Za chwilę pojadę sobie to sprzedać, jeszcze się zastanawiam, w które miejsce. Natomiast wcześniej, żeby nie marnować czasu, trzeba puścić pracownika na jedno z moich pól i zacząć ogarniać kolejne rzeczy. Mówiłem wam tutaj, że zamierzam zrobić akcję sianokosy. Skoro trawa wyrosła, no to trzeba się tą trawą zająć, no bo oczywiście nie ma co zostawiać jej tutaj wyrośniętej. Skoro urosła, to trzeba ją skosić i niech sobie rośnie znowu. No a żeby ją kosić, no to trzeba się wyposażyć w taki oto zestaw. Myślę, że dwie kosiareczki powinny w zupełności sobie poradzić. To znaczy kosiarka z przodu i kosiarka z tyłu, jako taki powiedzmy jeden zestaw składający się z dwóch elementów. Puszczam sobie oczywiście pracownika wykorzystując moda Courseplay, bardzo fajny modzik do tego, żeby szybko ogarnąć sobie różnego rodzaju krzywe i niestandardowe pola. Puszczamy pierwszy punkt trasy, no i oczywiście ja już zostawiam pracownika, bo on powinien sobie tutaj ze wszystkim poradzić. Czy tak będzie? Zaraz się o tym przekonamy, a ja natomiast jadę po kolejną maszynę, żeby tutaj puścić jeszcze pracownika. No właśnie, mamy ten chwastownik. Zdecydowałem, że wezmę dwa kontrakty, ale nie kontrakt na jakimś kretyńsko wielkim polu na te 85 hektarów, żebym jeździł tu tydzień, tylko zdecydowałem się jednak na pole numer 5 i pole numer 6. Nie wiem, czy zrealizuję kontrakt na polu numer 6, czy go nie anuluję, zobaczymy. Natomiast kontrakt na 5 na pewno będę chciał zrobić. Także ja sobie puszczam tutaj pracownika, wrzucam mu pierwszy punkt trasy i niech pracownik sobie ogarnia, jedzie tak jak jechać powinien. Tutaj jak widzicie, ten pracownik już sobie jeździ, radzi sobie świetnie, zrobił pierwsze kółeczko, więc dalej nie powinno być problemu. Jedziemy w takim razie sprzedać te wszystkie palety. Jest ich tu bardzo dużo, zobaczcie sobie jak to wygląda z tej perspektywy. No, popatrzcie na to, trzy rządki palet, trzy tak naprawdę pięterka. No i kierowca i traktorzysta, który prawo jazdy wygrał chyba w chipsach, bo inaczej tego nazwać nie mogę. Nie wiem czemu, ale mnie czasem nie wychodzi jazda z tego typu zestawem. Tak, prawo jazdy wygrałem w chipsach na tego typu przyczepkę. No jak widzicie, troszeczkę znowu mną bujnęło i bujnęło mną w taki sposób, że wylądowałem w skupie. Nie żartuję, wylądowałem w skupie, do którego wcale nie miałem zamiaru jechać. Na szczęście różnice w cenach okazały się być na tyle niewielkie,
że już pomyślałem, dobra, to ja już nie jadę na koniec mapy, po prostu sprzedam to wszystko tutaj blisko gospodarstwa. Zobaczcie sobie, ile ja w tym momencie mam pieniędzy. 236, 7, 8 tysięcy. To oznacza, że powinienem zarobić tutaj nieco ponad 100 tysięcy za całą przyczepkę. Czy to jest mało, czy dużo? Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo dużo. Udało się tutaj sprzedać oczywiście za bardzo dobre pieniądze moje ubrania i już powiem wam szczerze, zaczynam się zastanawiać, czy te moje 4 zagrody dla owiec to nie jest troszkę za dużo w kontekście fabryk, które posiadam. No mam w tej chwili ponad 245 tysięcy, nie pamiętałem dokładnie, ile udało się tutaj na tym zarobić, więc teraz macie 101 tysięcy euro udało mi się dostać za właśnie taką przyczepkę. Wyjeżdżając z tego punktu skupu zauważyłem, że tutaj jest Bella. Nie wiedziałem totalnie, po co ona tu jest, no więc oczywiście pomyślałem sobie, dobra, to ja chcę ją sprzedać, skoro leży tutaj Bella, no ale niestety tej Belli sprzedać się nie dało. Myślałem, że znalazłem troszkę darmowych pieniędzy, okazało się, że ta Bella jest po prostu tylko rekwizytem, która nie należy do mnie, nie da się nią nakarmić żadnego zwierzęcia ani nic, tylko po prostu ona jest taką Bellą, którą można przenieść i nic poza tym. No dobrze, więc troszkę się rozczarowałem, no ale trudno, nic na to niestety nie poradzę. Wracamy na farmę. Czas wrócić i zabrać jeszcze kolejne rzeczy i w ogóle zająć się też następnymi pracami, które przecież na dzisiejszy odcinek są też przewidziane. Dzisiaj nie będzie żadnych spektakularnych żniw ani niczego takiego, bo w gruncie rzeczy mamy maj, więc to jest czas na pierwsze sianokosy oraz takie, można powiedzieć, troszkę bardziej nudne prace farmerskie. Nie chcę jednak ich pomijać, nie chcę, żeby tutaj były tylko i wyłącznie żniwa, dlatego że chcę pokazać taki troszeczkę większy realizm w tej serii. Moim zdaniem wychodzi to świetnie, czekam oczywiście na wasze opinie w komentarzach, czy wam się tego typu granie po prostu podoba. No i możecie już napisać mi w komentarzach, jak byście chcieli, jak wy w ogóle widzicie przyszłość tej mapy, co byście tutaj chcieli, bo zasadniczo są dwie opcje. Mogę jeszcze chwileczkę pograć sobie na tej mapie, zakończyć serię, no i wrócić oczywiście do mojej serii na mapie The Valley, The Old Farm. Ale może być też inna wersja, mianowicie taka, że zostawimy sobie jeszcze czas na serię The Valley, The Old Farm i tą serię będę ciągnął troszeczkę dłużej. Nie wiem, ile dokładnie, ale w takim układzie na pewno tutaj jeszcze bym chciał zrobić kilkanaście odcinków. Także czekam na wasze komentarze, dajcie znać, co na ten temat myślicie, czy chcecie powrót do serii The Valley, The Old Farm, czy raczej chcecie już, abym tutaj jeszcze troszeczkę sobie pograł tutaj na tej czeskiej mapie. Moim zdaniem czeska mapa jest fajna, ale The Valley, The Old Farm również, więc na jednej i na drugiej mapce gra mi się po prostu świetnie. No to ja czekam na wasze komentarze, oczywiście zrobię jeszcze na ten temat prawdopodobnie jakąś osobną ankietę w najbliższym czasie, także też obserwujcie kanał, obserwujcie kartę społeczność, natomiast ja w tym momencie robię sobie kolejną nawrotkę i jak widzicie zabrałem się za robienie sianokosów. Tutaj wyrosła trawa, muszę ją skosić, no i zdecydowałem, że nie będę zatrudniał do tego pracownika, ponieważ sam nie miałbym co robić. Normalnie nie byłoby z tym żadnego problemu, jeździłby sobie tutaj pracownik wykorzystujący moda Curseplay, ale po prostu ja nie mam żadnego innego wolnego ciągnika i powoli zaczynam odczuwać brak tej maszyny, którą sprzedałem w pierwszym odcinku. Co prawda John Deere, którego się pozbyłem, moim zdaniem jest bardzo, bardzo dużą i potężną maszyną i nie potrzebuje aż takiego kolosa. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie będę musiał kupić sobie jakiś ciągnik, który po prostu nie będzie zbyt duży. No, nie będzie zbyt duży, ale z drugiej strony powinien dysponować mocą, myślę, 200-250 koni, abym bez problemu mógł wykonać większość prac farmerskich tutaj właśnie na tym gospodarstwie. Jeżeli macie jakiś typ, który ciągnik można by było kupić, no to śmiało piszcie w komentarzach, bo być może coś ciekawego mi tutaj podpowiecie. Oczywiście zależy mi na tym, aby kupić ciągnik tani i dobry, więc tak będę patrzył tutaj na opłacalność, ale z drugiej strony nie będę kupował na przykład jakiejś Valtry Valmet albo czegoś w tym stylu, bo jednak tego typu ciągnik posiada stosunkowo dla mnie niewielką moc, czyli około 190-175 koni mechanicznych, jeżeli weźmiemy też inne ciągniki. Natomiast ja bym jednak celował w coś, co ma 250 koni, może pod 300, czyli celuję jednak w ciągniki, powiedzmy, z tej wyższej średniej półki, no ewentualnie już z tych najmocniejszych ciągników coś sobie wybiorę, zobaczymy. W tym momencie mam tutaj dwa fendy, one się sprawdzają świetnie, bo nie mam tak naprawdę ograniczeń, jeśli chodzi o poszczególne prace. Natomiast no, trzeba przyznać, że na tak potężne ciągniki raczej mnie w tym momencie po prostu jeszcze nie stać. Jak widzicie, puściłem sobie również tutaj pracownika, który będzie zgrabiał mi to wszystko w taki dość specyficzny sposób, czyli ma zgrabić mi to nie w jakieś pokosy, tylko ma to zgrabić po prostu na jedną dużą kupę. Ten sposób wymyśliłem nie tak dawno temu po to, żebym mógł potem przyjechać tutaj na przykład przyczepą samozbierającą i zebrać sobie jeden wielki pokos, a niekoniecznie jeździć 200 razy po mapie. Takie coś mogę w prosty sposób zrobić,
pochwalić, jeżeli korzystam z moda Courseplay i każę mojemu pracownikowi jeździć tylko po uwrociach. To taki fajny trik, jaki możecie zastosować, żeby zgrabić sobie właśnie w ten sposób waszą trawę albo na przykład słomę. Do tego oczywiście trzeba wykorzystać specjalną zgrabiarkę, która ma możliwość zgrabienia tylko w jedną stronę. No i tutaj na przykład z pomocą przychodzi ta oto zielona zgrabiarka, która jest też nowym modelem w Farmingu 22, jeśli dobrze pamiętam, od marki Krone, ale nie dam sobie ręki uciąć, więc potem wam to mogę jeszcze powiedzieć. Zresztą pokazywałem wam tą zgrabiarkę już wielokrotnie, chociażby wtedy, kiedy w ogóle została ona dodana do gry. Bardzo ładny pokos się tutaj robi, a ja sobie w tym momencie zebrałem już 23 tysiące litrów i mogę wam powiedzieć, że mam naprawdę bardzo, bardzo dużo tej trawy. Tej trawy jest do tego stopnia tyle, że nie są w stanie przejeść jej moje owce. Zamierzam zrobić z niej kiszonkę. Prawdopodobnie zrobimy sobie kiszonkę w najbliższym odcinku właśnie z tej trawy. W ogóle ja bym tutaj chciał zrobić jakąś taką większą akcję z kiszonką. Zanim w ogóle skończę tą serię, to na pewno będę chciał zrobić jakąś dużą akcję z kiszonką, ale jak ona będzie wyglądać i z czego będzie ta kiszonka, to oczywiście zobaczymy dopiero w kolejnych odcinkach. Znowu mam 25 tysięcy litrów, a nie, przepraszam, 23 tysiące litrów. Nie wiem, dlaczego ja sobie ubzdurałem 25. 23 tysiące litrów wchodzi właśnie do tej pięknej przyczepki samozbierającej od marki Strautmann. Bardzo fajna przyczepka, powiem wam szczerze. Tutaj jeszcze wyładujemy sobie troszeczkę tej trawy do moich ostatnich owieczek. Zobaczmy sobie, jak wygląda sytuacja u mojego pracownika. On tam jeszcze będzie jeździł przez ponad godzinę, więc troszeczkę jeszcze on się tutaj będzie musiał pobawić. Podejrzewam, że cały najbliższy odcinek będzie sobie jeździł tam pracownik. Natomiast ja idę zrobić jeszcze kolejną rzecz. Zobaczcie, rozładowałem sobie tutaj mój rozsiewacz nawozu. Nie mam żadnego narzędzia, którym byłbym w stanie nawieść pole nawozem płynnym. Mam tutaj rozsiewacz nawozu, ten taki rozrzutnik nawozu, natomiast on jest na nawóz stały, więc będę musiał teraz pojechać sobie do sklepu, kupić ten nawóz stały, no i dopiero wtedy będę w stanie wjechać w pole. Dlaczego tak? Oj, się tutaj pokiereszowałem, zahaczyłem. No i wyleciałem troszeczkę w płot, ale to nic. Tutaj w ogóle mamy ziarna, bo jak widzicie, znowu zaczynam robić dość spory bałagan. Pewnie taki bałagan doskonale kojarzycie z serii na No Man's Land. Tam też w sklepie jest bałagan taki, że ciężko mi go posprzątać. Nawet chyba jeszcze w momencie nagrywania tego odcinka bałagan na No Man's Land nie jest posprzątany. Będzie się trzeba tym zająć za jakiś czas. Zobaczcie, jak fajnie wygląda animacja tak naprawdę rozładowywania zawartości takiego Big Baga. No przecież on się tak fajnie kurczy. To jest naprawdę moim zdaniem zrobione po prostu ładnie, bardzo realistycznie, że ten Big Bag się tak fajnie kurczy, dobrze to wygląda. Wziąłem sobie 8000 litrów tego stałego nawozu i zaraz jadę z tym na pole, żeby rozrzucić ten nawóz po moim polu, na którym rośnie sobie rzepak. No właśnie, tutaj rośnie sobie rzepak i ja się zastanawiam, czy z rzepaku można zrobić kiszonkę. Nie jest to żart, ja się po prostu zastanawiam nad tym, bo wiem, że na pewno jest taka specjalna przystawka, którą można byłoby chyba ten rzepak skosić, więc śmiało dajcie mi znać w komentarzach, czy wy coś na ten temat wiecie, bo być może ja właśnie ten rzepak przerobię na kiszonkę, jeżeli się da. No ale oczywiście to też zależy od tego, czy byście chcieli zobaczyć taką akcję, więc śmiało piszcie mi o tym w komentarzu. Tutaj jest jeden taki malutki problem. Zobaczcie, jak ja sobie jadę po tym polu, to tak naprawdę nie wiem, w którym miejscu jest już pole nawiezione, a w którym nie. No i ja tak sobie myślę, że fajnie byłoby, gdyby ta mapa z kolorami, którą tam muszę od czasu do czasu sobie kliknąć poprzez klawisz Escape, mogła się wyświetlać w lewym dolnym rogu. Tak jak ja tutaj jadę, widzę, że jestem na polu numer 17, mam swoje koordynaty, widzę, pod jakim kątem jadę. Tak szkoda, że ta mapa jest, można powiedzieć, tylko taka zwykła, a nie jest w stanie pokazać mi na przykład, w którym miejscu już jest nawiezienie. No bo gdybym miał te kolory, gdybym wiedział, w którym miejscu na polu jest już rozrzucony nawóz, no to byłoby mi po prostu zdecydowanie łatwiej. Jeżeli znacie moda, który coś takiego jest w stanie zrobić, to śmiało proszę dajcie mi o tym znać w komentarzu, bo myślę, że to zdecydowanie ułatwiłoby mi tutaj rozgrywkę. W każdym razie, pole, na którym teraz jestem, to jest jedno z moich największych pól. Tak naprawdę mam dwa większe pola tutaj w tej serii na razie kupione. W najbliższym czasie na pewno będę chciał kupić coś więcej, żeby oczywiście zarabiać mnóstwo pieniędzy, żeby też bardziej mi się to wszystko opłacało. W tym momencie mam 230 tysięcy na koncie i nie mam kredytu, więc mogę sobie wziąć ten kredyt i kupić kawałek ziemi. Zastanawiam się tylko, który kawałek ziemi będę w stanie kupić, bo niektóre pola są bardzo drogie, a pole, które sobie upatrzyłem, kosztuje ponad 2 miliony euro. Obawiam się, że 2 miliony euro to jest troszeczkę za dużo i nie będzie mnie na to stać, no ale zobaczymy, czas pokaże, jak to będzie wyglądać. Przejadę sobie jeszcze tutaj kilka razy, zobaczcie, teraz muszę się
obok tego słupa przejechać, udało się, dobra, mamy to w takim razie, więc zrobimy sobie jeszcze nawrotkę teraz, no i będziemy rozsypywać ten nawóz, natomiast ja tego nie będę robił do samego końca odcinka, bo moim zdaniem byłoby to nudne, zatrudnię tu zaraz pracownika, a sam zajmę się robotą czego innego. Oczywiście, jeżeli dzisiaj będziecie chcieli dostać ode mnie serduszko w komentarzu, to mam dla was dwie propozycje. Po pierwsze, możecie napisać super rzepak, a po drugie, dajcie znać w komentarzach, czy da się zrobić kiszonkę z rzepaku oraz jeżeli tak, to czy byście chcieli zobaczyć taką akcję. Wtedy oczywiście ja wam przypnę serduszko w komentarzu. Na koniec jeszcze tutaj zrobimy sobie takie małe zgrabianie, żeby tutaj wszystko ładnie wyglądało. Zobaczcie, co się dzieje, gdy ja moją zgrabiarką wjadę w taki wielki pokos. Jak widzicie, zgrabiarka radzi sobie z tym bez żadnego kłopotu, wszystko pracuje bez zarzutu, no i teraz zrobiłem sobie taki jeden wielki pokos, żeby bez problemu można było przyjechać tutaj samozbierającą maszyną, no i to wszystko sobie pozbierać. Ja generalnie tą trawę będę chciał przeznaczyć na kiszonkę, ale to już jest temat na osobne odcinki, więc jeżeli nie chcesz tego przegapić, to koniecznie zostaw suba z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że już to zrobiłeś, no i cóż, ja się powoli z tobą żegnam w dzisiejszym odcinku. Fajnie tutaj sobie pograliśmy, trochę deszcz nam polał na głowę, no ale teraz już czas kończyć i widzimy się następnym razem, także cześć!